Słuchając wystąpienia pana ministra Bodnara i prokuratora generalnego, mam bardzo, bardzo duży niedosyt. Liczby, które padały w tym sprawozdaniu, to są liczby bardzo porównywalne z tym, co działo się w latach poprzednich. Wbrew temu, co mówili koledzy z Prawa i Sprawiedliwości, gdy zobaczymy, jak wyglądała sytuacja podsłuchów od roku 2011, to rekordowy był rok, już powiem dokładnie, mam tabeleczkę, rekordowy, panowie, był rok 2021, gdy było 7071 wniosków o kontrolę operacyjną. To było o 1500 wniosków, ponad 1500 wniosków więcej niż w rekordowym roku za waszych poprzedników. Procentowo 1500 wniosków więcej przy 7000 to jest gigantyczna różnica. Jednocześnie przerażające jest cały czas trwający automatyzm klepania wniosków przez sądy. To, że promil, mniej niż promil jest odrzucany tych wniosków przez sądy, 22 odmowy w trakcie roku 2023, mówi nam jedno. Nie ma realnej kontroli nad tym, w jaki sposób Polacy są inwigilowani, podsłuchiwani, w jaki sposób do ich prywatności, do ich intymności sięga władza, różnego rodzaju instytucje i służby. I najważniejsze jest w tej debacie, żebyśmy przy partyjnych przepychankach nie zgubili tego, co w tej sprawie jest najważniejsze. Pegasus był bardzo inwazyjnym narzędziem, bardzo inwazyjną metodą uderzania, sięgania w prywatność Polaków. Ale był użyty 550 razy w trakcie kilku lat. Można powiedzieć, że jest urządzeniem elitarnym dla tych najlepszych, dla tych wyjątkowych, dla najtrudniejszych przypadków, ale jak znamy już fakty pokazujące, że był on używany absolutnie nieadekwatnie. Bo czy siedzący tutaj pan mecenas jest szpiegiem, terrorystą, gościem, który przygotowuje zamach stanu? Z jakich powodów ktoś przy zarzutach nawet, które stawiała mu prokuratura, używano takiego narzędzia? To jest absolutnie nieproporcjonalne. Problem, który mamy z Pegasusem, to jest część, element większego, szerszego problemu. Problemu, z którym musimy się wreszcie zmierzyć. To, czego mi najbardziej brakowało w wystąpieniu pana ministra Bodnara, to są konkrety. Mówienie, że trzeba szkolić wreszcie sędziów, w jaki sposób szkolić, ile jest na to pieniędzy, ilu będzie szkolonych, co zrobić, żeby do sędziów nie trafiało dziennie kilkadziesiąt wniosków do jednego sędziego z bardzo obszerną dokumentacją, w jaki sposób sędzia może się wtedy zapoznać. My postanowiliśmy z kolegami z klubu Konfederacji zrobić coś bardzo przewrotnego, bo mówimy o diagnozach, o chorobie, o problemach, ale nie mówimy o rozwiązaniach i chcemy większość rządową zmotywować do szybszego, bardziej aktywnego działania w naprawie tych problemów. I drodzy państwo, postanowiliśmy złożyć projekt pod tytułem Kodeks Pracy Operacyjnej, projekt, który był w zeszłym roku, 17 kwietnia, prezentowany przez polityków Koalicji Obywatelskiej, przez byłego szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pana pułkownika, przepraszam, generała brygadiera Bondaryka i posłów Kropiwnickiego, wielu innych posłów, polityków obecnie koalicji rządzącej, mówiąc: panowie, zróbcie to, co mówiliście zrobić rok temu. Jeżeli chcecie pracować nad czymś lepszym, bardziej precyzyjnym, to pracujmy w Sejmie, ale rok czasu od tamtego zdarzenia, 7 miesięcy od czasu, gdy przejęliście większość w Wysokiej Izbie, to wystarczający czas, by zamiast mówić, straszyć, roztrząsać przeszłość, zająć się przyszłością i zacząć silniej chronić prawa obywatelskie. Ochrona praw obywatelskich to nie tylko ochrona przed nadużywaniem Pegasusa, nadużywaniem innych podsłuchów, bo są one nadużywane. Jeżeli tylko w przypadku kilkunastu procent podsłuchów stawia się później zarzuty, sprawa jeszcze w mniejszej liczbie spraw trafia do sądu, to co z ponad 80% pozostałych osób podsłuchiwanych? Osób, którym wkraczano w prywatność, a bardzo często również, powiem to wprost, to jest zarzut, który myślę jestem w stanie udowadniać. Dane, które wynikają z podsłuchów, są wykorzystywane nie tylko w walce politycznej, również w walce konkurencyjnej, biznesowej, bo tu nie mówimy tylko o tych 7, 5,5, 6 tysiącach innych podsłuchów niż Pegasus. Mówimy o tym, w jaki sposób służby i funkcjonariusze czerpią dane z rejestrów publicznych, w jaki sposób dane wypływają z BTS-ów, z różnych innych rezerwuarów danych, które państwo przetwarza, gromadzi, a ich jest coraz więcej. W państwie, które jest coraz bardziej scyfryzowane, które coraz większą liczbę danych informacji pobiera od swoich obywateli, coraz większa liczba danych może wyciekać i niestety wycieka. Byłem świadkiem, gdy
w rozmowie, w której byłem uczestnikiem, jedna osoba bardzo związana z ówczesnym obozem władzy cytowała mi SMS-y z komunikatora jednej z osób siedzących na tej sali. Nie powiem, nie mam... Niech, powiem inaczej, niech pan minister Bodnar powie, jacy posłowie nie tylko obecnej władzy, a dawnej opozycji, ale obecnej opozycji byli podsłuchiwani Pegasusem. Padły tylko nazwiska osób pokrzywdzonych, potencjalnie pokrzywdzonych z obecnej większości, a pytanie, na które chciałbym usłyszeć odpowiedź, czy pan minister Ardanowski był podsłuchiwany Pegasusem i o ilość innych polityków, którzy w chwili obecnej są w opozycji. O nich na razie nie wiemy i myślę, że byłoby dobrze, żebyśmy dużo więcej informacji tutaj usłyszeli. Dziękuję bardzo.